Cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Simsów. Tak jak dobrze pamiętacie, w ostatnim odcinku Lary zaczęła rodzić, tak więc wypadałoby się dostać jako tako do szpitala. Tylko gdzie był szpital? Gdzie był szpital? Cholera. Zawsze jest pełna ekscytacja w momencie, kiedy moja Simka ma rodzić. Tylko, a tutaj, tu, szpital. Urodzisko w szpitalu. A ty możesz iść w szpital? A nie, nie możesz. Chyba, że pójdzie z nią. Się zaraz okaże. A będzie dziecko, ona idzie sama, facecie, nie umiesz. To wiesz co, skoro ona idzie rodzić, to ty może podaj obiad. W ogóle musimy teraz kupić najważniejsze rzeczy dla dziecka tutaj, dla tego domu. Bo tutaj jeszcze chwilkę zostaniemy, dosłownie chwilkę. Nie, stop, daj miskę. Po czym będziemy się wyprowadzać. Tak, tylko poczekamy, zobaczymy, czy to będzie chłopiec, czy dziewczynka. Dziękuję wam bardzo za podpowiedzi do imion. Aha, a ja tak. Dziękuję wam bardzo za napisanie propozycji imion. Które wybrałam, dowiecie się dosłownie za chwilkę, kiedy już Valery urodzi. Jej, mam nadzieję, że będzie chyba tylko jedno. Nie będzie podwójnego albo potrójnego. W sensie dwojaczki, trojaczki. Nie ma dwojaczków. Są bliźniaki. Bliźniaki, trojaczki, czwareczki, pięcioraczki. Nie, proszę, nie, oby nie. Dajcie, dawać. Ile można rodzić? Dziewczyno, ile ty możesz rodzić? No ja wiem, że to nie jest takie hop-siup i już, tylko trochę trzeba. Chłopiec! Jej! Mamy chłopca, chociaż liczyłam na dziewczynkę. Smutno mi. Ale uwaga! Imię dla chłopca wybrałam... Takie! Żuż! Nie będziemy czytać go normalnie, tylko będziemy czytać Żuż. Tak wiecie, tak z francuskiego. Tak, będzie tak fajnie i w ogóle będzie super. No, bo ten Matthew ma... Nie Matthew, Valerie. Valerie ma korzenie francuskie. Ale dobra, musimy mu wybrać cechy. Trochę tego mało. Może... Mamy tylko dwie cechy. Pamiętajcie, możemy wybrać tylko dwie cechy. Może artysta? I śpioch? Nie. Virtuos. O tak. Niech będzie w ogóle cały artystyczny. Jej, mam dziecko. Mamy dzieci. O, ona sama wróci, czy... Tak, nie, dobra, wrócimy razem. Mamy wgląd w jego potrzeby? Mamy. No to chociaż tyle. Wróćmy do domciu. I postawmy najważniejsze rzeczy dla dziecka. Czyli co to będzie najważniejsze rzeczy dla dziecka? To będzie... To jeszcze nie. To też jeszcze nie, no ale... Nie, na razie nie. Najważniejszy będzie na pewno kojec. Tylko, że kojca nie bardzo chciałam postawić. Mogę przestawić... To na przykład, nie wiem gdzie, na dwór. W sumie nie ma śniegu, jest lato chyba jeszcze, więc można na dworze postawić. A tutaj postawimy niebieskie. A co? Mam nadzieję, że będzie dobrze, jak tutaj postawię. Lol. Nie, wystarczy to normalne. Chyba tyle. Dekoracja dla dzieci, no to nie, no to jak będzie miało swój własny pokój dopiero. Chyba starczy. Kurde. Tyle najpotrzebniejszych rzeczy, a tutaj nic nie kupiliśmy. To jest... Poślubić kogoś, trzymać podwyżkę, no to nie ma problemu. Przyjęcie domowe nie. Poślubić kogoś, no to też to zrobimy, no spokojnie. Tylko się właśnie zastanawiam, czy robimy jakąś wielką mega imprezę, czy będziemy po prostu, wiecie, tak troszeczkę, taką malutką imprezę, tylko dla dwojka i tyle. Dobra, potem jedzonko. A ty może nakarm to dziecko, daj butelkę mu. Dzidzi płacze. Au, to bolało. Już dziecko? Tak? Nie, jeszcze troszeczkę. Daj mu jeszcze trochę. Jeszcze troszeczkę mu daj. Więc będzie dobrze. Dobra, co mu się spać, więc zaniesiemy go do... kojca i niech sobie tam śpi, niech sobie tam leży. Super.
A my idziemy stąd. Już dziecko obudzisz, będzie płakać. Fu. Fu. Weź miskę. Okej. Ty też w sumie możesz się poczęstować. O, dwóch różnych. Tego nie przewidziałam. No nic. Tak jak obiecałam, w dzisiejszym odcinku zrobimy ten dzień, który się teraz kończy. I następny, ponieważ w poprzednim odcinku mieliśmy zrobić cały dzień, ale że wyszło, że Valerii rodziła, no to... Przepraszam. Przepraszam. Wyszło tak, że Valerii rodziła, tak więc musieliśmy przerwać. Musiałam was zapytać o potencjalne imię dla dziecka i tak wyszło. Tak więc już wszyscy idziemy ładnie spać. Tutaj hopsia. Ty też ładnie hopsia. Kotami się trzeba zająć. Pierwszy raz chyba muszę się jakoś bardziej kotami zająć. Bo to jest straszne. To można wymienić. Aha, obydwa trzeba wymienić nawet. No dobra. A ty kocie, a ty się dobrze trzymasz. To możesz sobie spać na spokojnie. Tylko żebyś to szybciej zjadł. Dobra, ludzie. Ja robię cięcie i widzimy się w momencie, kiedy ktoś wstanie. No i zaczyna się, proszę Państwa, zaczynają się bezsenne noce, kiedy to trzeba wstawać do dziecka, tak, co mu się chce, chce mu się towarzystwa. Kto jest bardziej wyspany? Ewentualnie kto nie idzie do pracy? Aha, obydwoje już się... O, ty idziesz do pracy, ty nie idziesz do pracy, czyli... Nie. Ty nie idziesz do pracy, ale... Trudno. No nie, to ty możesz się przygotować już powoli do tej pracy, Valerii. Się zajmie dzieckiem. Oj, przestań. O! Gro. Come on. Come on. Okej. Weź na ręce. Co by można zrobić? Można się pobawić trochę, żeby skoczyło mu to towarzystwo całe. Zobaczmy, jak to będzie odzywoływać. No, całkiem spoko. Powiem, że całkiem spoko. Wyściskaj. Zmień peluszkę. Baw się wspólnie i powinno chyba starczyć. W ogóle ten deszcz mnie irytuje. Deszcz jest zwalony. Głód nie. Towarzystwo można by było w sumie trochę załatwić, ale to nie teraz. Chociaż w sumie towarzystwo powinno w nocy, w domu, w pracy się ogarnąć. Jak tam? Już lepiej, tak? Dobra. Teraz możesz czytać w butelkę. A co? Niech sobie wszamie dzieciątko małe. I do końca. Okej. I mamy spokój na razie z dzieckiem przez kolejne kilka godzin. Tup. Ty sobie siedzisz, nic nie robisz, no, a Valerii tutaj robi. To weźcie sobie tutaj może. Tego, wiecie, tam takie. Żartuję o profesorach. Glagno. O, romantyczne nie. Potrzeba mi przyjazne. Rekin Zorgi Pujadu, ej! O. Dobra, musimy po prostu mu troszeczkę towarzystwo skoczyć, żeby nie czuł się taki samotny. Okej, tyle powinno starczyć. Dziecko jak tam? Pewnie śpi. No to całkiem spoko. Dobra. Starczy, starczy. Za ile zaczynasz pracę? Za 3 godziny, Boże. A masz ty może coś do poczytania? Jakieś te, czy coś? O, rachunki. Nadal nie mogę ich zapłacić. A właśnie może? A może jednak mogę? Nie. No to skoro nie mogę, no to nie mogę. Przejmować się nie będę. Co jest? O, no to czytaj ponownie. Co to jest? Jakiś certyfikat nagrody. Certyfikat. Boże, od razu, przepraszam za mój głos, ale jest godzina 10 rano i dopiero wstałam. Nie będziemy robić żadnego przyjęcia urodzinowego.
Przyjęcia urodzinowe są dla słabe uszy. Bywa. Boże. Jak tam dzieciątko w ogóle? Ile... bo to źle. To bardzo źle. Trzeba je wziąć. Trzeba mu pieluszkę zmienić. No i już nie pokusie. Aha. Czy ty masz dzisiaj jednak wolne, czy... Nie, jednak nie masz. Trudno. Zmień pieluszkę. Aha, ty już zmieniłaś. To zmień jeszcze raz. No, zmień jeszcze raz. Daj butelkę. Super. Pobaw się trochę, a ty jedź do pracy. Dlaczego autem? Nieważne. Tak, tak, super, super. To jeszcze i odłóż do końca, niech sobie śpi. Będzie trochę spokoju. Tak? Będzie spokój. Super. To w takim razie czas, żeby Valerii sobie coś chapnęła, na przykład gofra, bo to coś już nie jest zdolne do jedzenia. Dobra, wszystko jest. Lodówka się psuje, naprawdę? Naprawdę? Nie stać nas. Nie stać nas na nową. Co to jest? Eksplorować pod czymś? Okej. Okej. Dziwne. Przepraszam. Dosyć dziwne pomysły mają koty. Naprawdę są jakieś takie dziwne. Nie. Nic nie reaguj. Tylko idź, zrób tutaj do kuwety i tak będzie najbezpieczniej. Tyby też się chce, tak? Już, zaraz. Co? Nie. Albo dobra. Jak już musisz na dworze, to chociaż żeby to było na dworze. To jest Sassy? Nie, Słoniczka. Kurde. No a zdążysz do tej kuwety, kocie? Jest, co to jest? Co to mi jeździ za oknem? Jakieś takie nieładne rzeczy. No i widzisz, no i nie zdążyłaś. Miśku. Nie zdążyłaś do kuwety. No trudno. No przecież nie będę cię za to ganiać. O Jezu. Daj mu coś, żeby się uspokoił ten kot. Masakra. Dziecko? Spoko, a ty? Co to jest? Dobra, nie. Ogarnij się. Co to jest? Zniesmaczony. Aha, odrażające widoki. Dobra, ale widzę, że możesz sobie pracować ciężko. To ci akurat nie przeszkadza. No właśnie. Tak więc może machniemy sobie taki dzisiaj szybki ślub. Taki wiecie, bez świadków, bez niczego. Żeby dziecko dobrze się chowało. I żeby wyrosło na takie duże i wspaniałe i w ogóle. Okej. Skoro ty wyjeżdżasz za chwilę... Nie wyjeżdżasz za chwilę. No właśnie, nie wyjeżdżasz za chwilę. Po prostu gra sądzi, że... Kurde. Gra sądzi, że wyjeżdżasz, a jednak nie wyjeżdżasz. Jak tam dzieciątko? Całkiem spoko, ale... dajmy butelkę. Teraz tego odcinki będą wyglądać. Dajmy butelkę, przepieszmy. I do końca, no bo co więcej można z takim dzieckiem robić? Nie pobiega, nie pobawi się. 2000. No prawie 3 kafle. Oja. Czego ci brakuje, żeby dostać niczego? Musisz tutaj, o. To przeczytać, bo pewnie ci spadły. No właśnie. I będzie całkiem spoczko. Nie, dziękuję. Podziękuję za to. A czy ja mogłabym na przykład iść spać? Tak chociaż troszkę. Może ten deszcz mnie irytuje. Gdyby to był Minecraft, to bym wpisała to gledowne falele.
Jakby nie było deszczu, ale to nie są Minecrafty, to są Simsy i tutaj trzeba się przyzwyczaić, deszcz pada. No, to takie fajne. Nie fajne, nie fajne. Przeczytałeś, tak? Widzę, że ty też jesteś spoko zmęczony. Masakra. Ale jeszcze trochę i będzie lepiej. Niech tylko dziecko trochę podrośnie. Boże, koty! Koty! Go away! Please! Go away! Macie żarcie! Czego wy chcecie? Ty weźmiesz, a ty... Ty możesz iść spać dalej. Wow, zrobiło się kaka w pieluszkę. Ale zaraz będzie dobrze. Co jeszcze? Coś jeszcze potrzeba? Nie, no to możesz odłożyć. I spać dalej. Nie będzie płakać? Nie będzie. Zombie! Tak? Będą zombie wychodzić? Nie, nigdzie się nie pojawiają. Szkoda. No cóż, no trudno. A nie, jednak są. Jedna Healer Flint. Healer. Za pierwszym razem, jak chciałam to przeczytać przed chwilą właśnie, to chciałam powiedzieć Hitler. Dobra, nieważne. Nie pytajcie o nic. Nie chcecie wiedzieć, ja też nie chcę o tym pamiętać. Dzień dobiegł końca. Ja w tym momencie się właśnie z wami żegnam. Na imprezę nie będziemy. W następnym odcinku postaramy się machnąć im jakieś weselicho czy coś. Bo w sumie chyba Matthew ma jutro wolne, tak? Nie. Trudno. To zrobimy weselicho takie ciche. No i tyle. Mam nadzieję, że wam się podobał odcinek. Mam nadzieję, że imię dla dziecka też wam się spodobało. Niedługo się oczywiście stąd przeprowadzamy, tak jak obiecałam. Co ty robisz w ogóle, zombiaku? O, zamyśl zombiaka łapka w górę i za jego śmieszny parasol łapka w górę. Nie, zamyśl łapka w górę, za parasol komentarz. Dobra, trzymajcie się do następnego odcinka i cześć.